Moi drodzy, jak idą przygotowania do ćwierćfinału? A ja pierwsza, tak? Tak. Ty pierwsza. Wspaniale. Pełną parą. Pełną parą. A czy możemy zdradzić, co wy tańczycie? Bollywood i rumbę. No i co wam lepiej idzie? Bo rumbę chyba już tańczyliście, czy nie tańczyliście rumby? Tak, tańczyliśmy. Czyli to jest także nowy i powtórzony? Mhm. Dobra, czyli Bollywood sprawia ci problem? No jest, nie jest trudny, ale nasz układ jest dosyć, tak powiem... Szybki. Szybki. Jest bardzo szybko i rytmicznie i skocznie i tutaj synchronizować te wszystkie ruchy do rytmu będzie no, troszeczkę ciężko, aczkolwiek pracujemy nad tym. Ale ty, Oliwka, chyba lubisz takie skoczne tańce, nie? No, lubię. Takie impreza, taka młodość. Lepiej się czuję w takich tańcach. Prawda. To prawda. Takich frywolnych, jive'owych, swingowych. Tak. Swingowych ostatnio. Wspaniale. Tak. Poszło. Moja droga, ja słyszałem, że żebra cię bolą, to prawda? No, bolą mnie żebra, w sensie, no już zaczęły sprawiać mi dosyć spory problem, bo nie mogę robić już większość podnoszeń, niestety. Bo no to jest niebezpieczne, no zaraz będę miał złamane żebro jak bomba i będzie słabo. Czyli ty masz niezłamane, ale uszkodzone? Czy nie wiadomo, co tam się nie, dzieje? No tam nie, no to mnie... międzyżebrowe. Tak, tam są, powięzi są ponaciągane. Po prostu. Dobra, i pod to żebro musicie też układać choreografię, bo nie musisz robić za wysokich podnoszeń, że nie może tak cię złapać i no tak nie, wyrzucić no do góry. No aż tak nie. No, no musimy uważać, po prostu być ostrożni. A ty, Michałek, coś u ciebie się dzieje, bo Rafał Masarek ostatnio doznał kontuzji. Ja co tydzień nowa. No to jaka teraz na co tapecie? Co tydzień nowa. Teraz na tapecie jest kolano. Kolano podczas... W dalszym ciągu. W dalszym ciągu. Kiedy napinam mięsień czworogłowy, to rzepka mi się przesuwa o 1,5 centymetra w prawo. I właśnie muszę uważać, żeby się z nic nie wydarzyło, dlatego taki jestem... Dzisiaj odkleiłem tejpy po 4 dniach i zrobiłem to rano pod prysznicem. Jak wyszedłem z pod prysznica, to mówię po ptakach, mówię już. Nie stanę na tą nogę. Po czym po pięciu tak mi przeszło. Także to tak wiecie, zależy. To tak właśnie zależy też od no. Michała po prostu. To teraz takie brutalne pytanie. Czy boicie się, że eliminacja odbędzie się pomiędzy wami a Sylwią? Nie mamy zielonego pojęcia. W tym programie, jak widać, wszystko jest możliwe. Dokładnie. To samo mam do powiedzenia. No, jak widać, to w 100% liczą się głosy widzów. Także kwestia tego, jak widzowie będą głosować w tym odcinku. No. Oliwka, w poniedziałek martwiłaś się, że będziesz miała hejt na Instagramie. Miałaś? No, miałam. Nawet ja miałem, słuchajcie. No. Co ty gadasz? Jakieś takie dziwne panie, że w ogóle powinniśmy dawno odpaść, że w ogóle, że nada i tak dalej. Że co my tu robimy? Ale ja szybko robię blok. Usuń i w ogóle się nie przejmuję takimi wiadomościami, bo nie można. Ja dostałam wiadomość, że jestem pusta na przykład. A kto tak stwierdził i dlaczego? Na jakiej podstawie? Nie mam pojęcia. Pani napisała, oglądam to TZG i stwierdzam, że jesteś pusta. I ja takie, aha. Ja proponuję takiej pustej pani wybrać się na taki trening, poćwiczyć 3 miesiące i wyjść przed 2-milionową publicznością i proponuję również jej nie stresować i zobaczymy, jak ona sobie poradzi wtedy na parkiecie. No, a ja tej pani odpisałam, ale dlaczego pani tak twierdzi? Dlaczego pani oceniając, jakby nie znając mnie, pani mnie ocenia? Ona... Na to nic nie odpisała. Bo nie wiedziała co. Ej, ale wiecie to co, my wszyscy... To był koniec konwersacji. Tylko blok, do widzenia. Ej, my wszyscy na tej kanapie jesteśmy hejtowani, ja też miałem trochę hejtu. Tak, mówiłam. Ty wiesz dlaczego, nie? Mówiłam ci. Ale strasznie pisali, strasznie. Mówiłam ci, że tak będzie. No co, jak to? Ale nie tylko ty. Ta druga też. Też. Tam. No dobra, no to o hejcie pogadaliśmy. To wiadomo. Nie jest lekko, nie jest lekko.